Szpiku. Cześć. Dzień dobry, dzień dobry. Chodź Elvis do mnie, będziesz tutaj siedział. A ja ciebie zabiorę tu. Dzięki temu będę wyglądał korzystniej. Nie będzie widać, że wujek się spas ostatnio. O. I tak nie zasłaniajcie. Teraz możemy gadać. Brawo, dzień dobry. Uwaga, zgadujemy, kim jest pan Marcin Krokop. Krokop. Czym on się zajmuje? Pracuję w Mam Talent. Pracuję w Mam Talent, ale dziennikarzem bym siebie nie nazwał, wiesz? Mówi, że pan grubą rybą, czyli kimś bardzo. Brawo, brawo, tak, to wszystko o mnie, to ja, cały ja. Marcin na co dzień przeprowadza wywiady w Dzień Dobry TVN. I teraz zamieniamy się z Marcinem na zadania. Teraz to wy zrobicie wywiad z Marcinem. Martynka, ty zaczynasz. Proszę bardzo, to jest twój prawdziwy dziennikarski mikrofon. Dzień dobry. O, reporterski, dokładnie. Zaczynamy od twojego pytania. Jak się pan cieszy? Z góry na dół. Wkładam sobie grzebień tutaj, mniej więcej o 7.14 i o 7.18 jest już ułożona taka fala Dunaju. Potem pryskam to różnymi specyfikami, lakierami. Staram się trzymać je z daleka od ognia. No i potem wychodzę normalnie z domu i jestem uczesany. U niektórych zajmuje to znacznie więcej. Kasia, twoje pytanie. Mam dla pana zagadkę. Tak. Co łączy człowieka z psem? Mam nadzieję, że nic. Bo jak coś łączy człowieka z psem, co? Smycz. O Jezu, już miałem takie wizje. Naprawdę. Kasia, ja nie mogę pracować pytanie? Z dziećmi. Nie, to nie jest dobry trop. Nie. Czy ma pan jakiś kolegów? Nie. O dobre. Nie. Ale to jest punkt. To jest bardzo dobre pytanie, wiesz? Show biznes to takie miejsce, w którym każdy jest samodzielnym jednorożcem, wiesz? Różowym, zdobnym, ale niestety hasającym po swojej własnej łące. Te jednorożce czasami się spotykają, stykają się nawet rogami niektóre z nich, ale niestety koleżeństwo w tym biznesie jest trudne. Pan lubi chodzić na spacery? Jak byłem w więzieniu, najbardziej lubiłem spacery, wiesz? Bo to był jedyny moment dnia, kiedy... Pan był w więzieniu? To jak pan się wydostał? No, zadzwonili do mnie z telewizji, że mają dla mnie inną propozycję, po prostu. Żeby publicznie odpracować, społecznie, wiesz? To też te kary. Czy pan myje zęby, bo widzę, że pan ma bardzo tęczowe. Tęczowe? Ale mam, a ty? Ha? Ha? Jeszcze tak. Jedno pytanie. Jeszcze jedno, tak. Czy panu się zdarzyły inne przygody niż być w więzieniu i Mali Giganci i Mam Talent? Miałem inne przygody, ale nie chcę o tym mówić, bo żona ogląda, wiesz, ten program. Naprawdę, naprawdę pan nie był w więzieniu, tylko chce nas zainteresować. Bęk, dokładnie tak. Boże, rozszyfrowali moją własną tajemnicę. Mam pytanie do pana. Jak pan zrobił to, że jest pan taki wysoki? Mój tatuś jest bardzo wysoki. Mój wujek jest jeszcze wyższy od tatusia, ale nie wyciągajcie z tego pochopnych wniosków. Proszę pana, co pan robi, jak panu pękną spodnie? Bo ja słyszałam, jak pan na takim krótkim filmiku, że panu pękły spodnie. Pękły mi spodnie, to prawda. Co robisz, kiedy ci pękną spodnie? To staram się oczywiście poskromić sytuację, żeby nie zaszła za daleko, żeby widzowie nie ujrzeli za co płaci się dodatkowo. Ja wiem, co robisz. Chowasz się za słupkiem, chowasz się za śmietnikiem, chowasz się za rowerem, chowasz się, że za Cezary kamerą. Pazura może poczuć oddech konkurencji na plecach. Chowasz się za telewizorem, chowasz się za piekarnią. A czy jak pan się urodził, to już był taki pan wysoki? Tak, dlatego poród trwał 7 godzin. To dlaczego?